To był wyjątkowy rok szkolny. Z powodu pandemii i wynikających z niej obostrzeń tegoroczni maturzyści w szkolnych murach byli tylko gośćmi. Spodziewaliśmy się zupełnie czego innego. Mieliśmy nadzieję, że wrócimy chociaż na początku roku do szkoły, jednak okazało się, że stało się zupełnie inaczej, ale myślę, że mamy tak fajną kadrę nauczycielską, tak fajnie wszystko zostało zorganizowane, że wyniki z matur nie będą się różnić zbytnio od tych, które osiągnęlibyśmy w szkole. Uczniowie szkoły sportowej mieli tę przewagę, że mogli widywać się na treningach. Wspólna pasja oraz walka o najwyższe trofea zbliżyła młodych ludzi, którzy po wspólnie przeżytych w szkole latach teraz muszą się rozstać. Złączyliśmy się, zżyliśmy się jako klasa, naprawdę również z nauczycielami, którzy wspierali nas przez te całe 3 lata, mimo tych ciężkich czasów, gdzieś na lekcjach online, przez internet, naprawdę obdarowywali nas bardzo dobrymi słowami, wsparciem, pomocą. Zawsze, kiedy mieliśmy problem, mogliśmy skontaktować się z nauczycielami i czerpać od nich wiedzę, pomoc. Jest to tak dlatego ważny dzień, bo jednak rozstajemy się, coś się kończy, ale tak jak już było wcześniej powiedziane, nigdy nie ma końca, bo zawsze zaczyna się wtedy coś nowego. Myślę, że każdy idzie teraz w przyszłość z tym myśleniem, jednak wspomnieniami na pewno będziemy miło wspominać ten czas. Na pewno to były lata bardzo owocne. Nigdy nie miałem wolnej chwili dla siebie, żeby przeznaczyć na jakieś odskocznie. Jak to wiadomo, młodzi ludzie lubią zaszaleć, ale zawsze był ten czas poświęcony sportowi, nauce i przede wszystkim integracji z drużyną, którą bardzo dobrze będę wspominał i pewnie będę miał z nią relację do końca mojego życia. Oprócz wspomnień pozostaną także liczne medale oraz puchary wywalczone na krajowych i zagranicznych parkietach. Tutaj w szkole na pewno będę wspominał najlepiej Mistrzostwa Polski, bo jako drużyna SPR Górnik Zabrze czy jako Pogoń Zabrze. Uwielbiamy rywalizację, a jak możemy się spotykać z zespołami z całej Polski, jest to dla nas bardzo duża atrakcja i bardzo dużo nam to emocji pozytywnych przynosi, nawet przy przegranych meczach. Zakończenie roku szkolnego ostatnich klas to zawsze wielkie przeżycie dla uczniów, którzy po egzaminie maturalnym rozpoczną nowy etap w życiu. Radość, dumę, ale i smutek czują także pedagodzy. To takie emocje, które zachowuje się na boisku, które pokazują na boisku i radość, i smutek, i czasem zdenerwowanie, czasem wściekłość i łzy wzruszenia. Dziś one wszystkie są dla mnie ważne, bo kończy się jakiś etap, kończy się etap dla tych młodych ludzi, a dla dyrektora to taki etap zakończenia, że się zrobiło dobrą pracę, że my wszyscy daliśmy tej młodzieży tyle z siebie, ile mogliśmy, a oni nam się za to odwdzięczyli również wynikami dydaktycznymi i sportowymi. W uroczystym zakończeniu roku klasy maturalnej szkoły sportowej udział wzięła m.in. prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik, która nieraz podziwiała mecze młodych zawodników. Oni zdawali już nie jeden egzamin, więc wierzę, że egzamin dojrzałości również zdadzą i to na dobrym poziomie. Jestem wdzięczna. Wdzięczna tej młodzieży przede wszystkim, że podjęła bardzo, bardzo duże i trudne wyzwanie. To przecież podwójna nauka, to dydaktyka, to sport. Myślę, że sport, który jest bardzo wymagający. Ale dziękuję też ich rodzicom za to, że ich wspierali, za to, że wskazali im pewną ścieżkę. Dziękuję i gratuluję pedagogom, bo myślę, że oni są takimi właśnie drogowskazami na ścieżce ich rozwoju. Dyrekcji za stworzenie klimatu, no i za tą współpracę, że tu w Zabrzu możemy ten klimat sportowy tworzyć razem. Władze miasta mają ogrom serca dla sportowców, dlatego potrafią to wykorzystać i stworzyć takie efekty, jakie dziś obserwowaliśmy. Wszystkim serdecznie gratuluję. Egzaminy maturalne rozpoczną się we wtorek, 4 maja i potrwają do 20 maja.